20 listopada jest wspomnienie liturgiczne świętego Rafała Kalinowskiego. W liturgii, w kościele w Polsce i w naszym zakonie wspominamy tego świętego, a życie miał dosyć barwne i ciekawe. Czasem nawet tragiczne, ale miał piękne życie. Urodził się w Wilnie w 1835 roku. Potem, no, można powiedzieć, wychowanie odebrał takie i w rodzinie religijne wychowanie. W cieniu ostrej bramy się wychował. Kończy szkołę tą podstawową, realną, idzie do gimnazjum. Interesuje go bardziej taka technika, rolnictwo, coś takiego. I kiedy kończy, zdaje maturę, wizytuje car to gimnazjum i zażyczył sobie, żeby wszyscy ci, którzy kończą, poszli do szkół wojskowych, bo gimnazjum było imienia, w Choryhorkach, imienia cara, już nie pamiętam którego. Więc jeszcze wtedy nie ojciec Rafał Kalinowski, tylko Józek Kalinowski poszedł do Wyższej Szkoły Inżynierii do Petersburga, czyli był po naszemu, można powiedzieć, uczył się na sapera. I nie tylko saper wysadza, ale saper też buduje. I po ukończeniu tej szkoły pracuje przy budowie kolei żelaznej Kijów-Kursk i Kijów-Odessa. W międzyczasie przeżywał kryzys wiary, zaniedbał praktyki religijne, zaniedbał właśnie chodzenie do spowiedzi. Kiedy przenosi się do Brześcia, do twierdzy, jego służba rozpoczyna się tam, odwiedza rodzinne Wilno i dowiaduje się, że jego przyjaciel z młodości został z rodziną za działalność patriotyczną zesłany na Syberię i chciał mu coś dać w prezencie takiego, żeby mu Wilno przypominało. A u swojej kuzynki widział krzyżyk z grudką ziemi świętej i chciał mu ten krzyżyk dać, no ale prosił o to swoją kuzynkę. Kuzynka powiedziała: dobrze, ale mam jeden warunek. I on powiedział, że dobrze, spełnię ten warunek. Powiedział: iść do spowiedzi. I to był ten moment taki, że Pan Bóg postawił człowieka na jego drodze, kiedy go zmusił do tego, aby zastanowił się nad swoim życiem. Poszedł do spowiedzi, nazwał się po tej spowiedzi najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Wybucha powstanie i w powstaniu styczniowym on jako kapitan już armii carskiej nie chce walczyć przeciwko swoim i prosi o dymisję z wojska. Otrzymuje tą dymisję, przyjeżdża do Warszawy, kontaktuje się z Romualdem Traugutem, zostaje wtedy pod koniec powstania mianowany dyktatorem czy ministrem wojny powstania na Litwę. Zostaje tam po upadku powstania aresztowany, skazany na karę śmierci. Przebywa tam w więzieniu przy klasztorze dominikańskim, który było. Byłem w klasztorze dominikańskim wtedy. I no, głęboko modli się. Rodzina mu nawet przysyła modlitewnik czy Pismo Święte. I on ma świadomość tego, że gotuje się na śmierć za ojczyznę. Tam były pewne, że tak powiem, chyba ruchy rodziny zrobione. Oprócz tego słynął jako człowiek bardzo prawy i sprawiedliwy. Więc bano się stworzenia legendy i bohatera. Jeśli go stracą, to tak będzie. I zamieniono Rafałowi, czy wtedy jeszcze Józefowi Kalinowskiemu, karę śmierci na 10 lat katorgi na Syberii. Rafał Kalinowski odczytał to jako taki znak od Pana Boga. Po pierwsze, uregulował swoje życie z Bogiem, powrócił do takiej pierwotnej, tej z domu wyniesionej pobożności, nawet ją pogłębił. I kiedy zamieniono mu karę śmierci na 10 lat katorgi na Syberii, odczytał to jako taki znak, że Pan Bóg dał mu nowe życie. Jedno życie oddał ojczyźnie ziemskiej, Polsce. I za to został skazany na karę śmierci. Teraz Pan Bóg daje mu drugie życie. I on chce to życie poświęcić Bogu i bliźnim. I idąc na katorgę do Irkucka, oni szli pieszo etapami, 9 miesięcy szli pieszo, 7 tysięcy kilometrów. Okropnie. I sobie wtedy tak pomyślałem, Rafał Kalinowski szedł tam pieszo 9 miesięcy. I można było stracić nadzieję, że się w ogóle dojdzie tam.
Już nie mówiąc o tym, że się wróci. No. A on jednak podtrzymywał nadzieję i podtrzymywał też tych współzesłańców. Wielu popadało w rozpacz, tam popełniono też i samobójstwa wśród naszych zesłańców. Wielu też jechało, czy szło, czy później tam rodziny dojeżdżały do nich, bo dostali nakaz osiedlenia. Rafał Kalinowski, przychodząc do Jakucka, miał iść dalej, jeszcze na wschód, na Zabajkale, ale też rodzina uprosiła kogoś tam, jakieś wpływy mieli, że go cofnęli z Irkucka do Usola, do warzelni soli. I on tam pracował prawie 4 lata. Pracował w warzelni soli. Ci zesłańcy otrzymywali wynagrodzenie za pracę. Malutkie takie, żeby przeżyć. Józef Kalinowski jeszcze wtedy prosił rodzinę o przysyłanie mu jakiejś tam pomocy, bo on też wspierał innych. Dzieci zesłańców uczył matematyki, języka francuskiego. Katechizował, bo ksiądz przyjeżdżał tam rzadko, właśnie ksiądz Szwernicki. Przyjeżdżał do Usola rzadko, tam raz na parę miesięcy. To było wtedy wydarzenie, że mogą się wyspowiadać, że mogą wziąć udział we mszy świętej. Porozmawiać z księdzem, jakąś pociechę dostać w tym swoim życiu. Później ze względu na dobre zachowanie został zwolniony z tych koszar, czy tak to nazwać. Na wyspie przy warzelni były takie baraki, gdzie oni mieszkali, że mógł mieszkać w mieście i on wtedy, bo nie był takiego silnego zdrowia, więc on wtedy pracował przy uprawach jakieś tam jeszcze grządki mieli, coś takiego, bo to przy takim czymś też trzeba czymś żywić tych ludzi, więc miał tą zgodę. I kiedy zostaje złagodzona mu kara, zostanie przeniesiony do Irkucka, on nawet ma żal, że tak szybko się stało, a on jeszcze nie zdążył przygotować dzieci do pierwszej komunii, która miała nastąpić tam niebawem. Że on przygotował to, katechizował, był takim, powiedzmy, prekursorem apostolstwa świeckich. Tak można nazwać. Dostaje złagodzenie, mieszka przy samym kościele, tym starym drewnianym, który został w czasie pożaru uszkodzony i na jego miejscu jest obecny kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. No, oficjalnie jest to sala organowa Filharmonii. Potem Benedykt Dybowski wziął go do takiej wyprawy badawczej do Kułtuku, to jest ten południowy kraniec Bajkału. I oni tam dokonywali odkryć różnej fauny, flory, która jest w Bajkale. I w jego pracy Rafał Kalinowski dokonywał szkiców. Potem zostaje złagodzona jeszcze kara. Może się osiedlić na stałe jako wolny, ale nie chce. Kiedy odbywa karę, wraca, ale ma zakaz dożywotni wjazdu na teren Królestwa Kongresowego i Litwy. Więc z rodziną się spotyka w Galicji. Wtedy czartoryscy proszą go, aby był wychowawcą dla ich syna Augusta Czartoryskiego. Jedzie do Francji, jest tam, widzi nędzę naszej emigracji i bezradność. Jest później w Szwajcarii też jestem takim tym osobistym nauczycielem Augusta Czartoryskiego. Kiedy August Czartoryski z nim był u swojej ciotki, matki Ksawery Czartoryskiej w Krakowie na Wesołej, na ulicy Kopernika jest klasztor tak na Wesołej, to matka Ksawera w rozmównicy tam spotkała się z Rafałem Kalinowskim, wtedy z Józefem i uznała, że trzeba się modlić, żeby ten człowiek wstąpił do naszego zakonu. I taką nawet podjęły siostry krucjatę modlitewną, żeby było, bo wtedy zakon karmelitów boskich w Polsce po rozbiorach, skutkiem rozbiorów i tej tragedii, jaka dotknęła nasz kraj, Polskę, ostał się tylko jeden klasztor w Czernej koło Krakowa, administracyjnie przydzielony do prowincji austriackiej, a przed rozbiorami były 3 prowincje w Polsce. W Koronie, czyli Polska, Litewska i Ruska prowincja, czyli tereny Ukrainy dzisiejszej. Były 3 prowincje. I został się tylko jeden klasztor i to przynależał do prowincji austriackiej. I mniej więcej w tym samym czasie, kiedy tam w Szwajcarii jestem wychowawcą Augusta Czartoryskiego, obydwaj podejmują decyzje ważne dla ich życia.
August Czartoryski idzie do Mediolanu, do księdza Bosco i wstępuje do Salezjanów. To jest pierwszy Salezjanin z Polski. Błogosławiony August Czartoryski dzisiaj. A Józef Kalinowski wstępuje w Gracu do zakonu karmelitów, do austriackiej prowincji i otrzymuje imię Rafał od świętego Józefa. Tam kończy nowicjat, studiuje na Węgrzech i święcony jest w Czernej przez biskupa Albina Dunajewskiego z Krakowa i rozpoczyna odnowę najpierw tego klasztoru. Prosi ojca generała o pomoc, żeby z innych prowincji przyszli zakonnicy i ożywili ten duży klasztor, który bardzo wielką, bardzo taką znaczącą rolę odbył w historii zakonu karmelitów w Polsce, tej przedrozbiorowej. I potem zaraz Rafał Kalinowski postanawia zrobić taki ważny krok, założyć fundację, czyli drugi klasztor. Więc wszyscy mówili, to jest jakiś romantyk. Zresztą samo to udział w tym powstaniu, to też był taki romantyczność, prawda? A Rafał Kalinowski był jednak nie tyle romantykiem, może i był trochę romantykiem, ale był na pewno człowiekiem realnie patrzącym na życie. Że żeby były powołania, to musi być formacja młodzieży. I zakłada w Wadowicach klasztor ze szkołą, z gimnazjum. Bo to chyba we wszystkich zaborach było. Zaborcy odciągali najbardziej zdolnych i pozwalali mi robić kariery nawet, ale poza terytorium byłej Polski, Królestwa Polskiego. W Rosji gdzieś głęboko, w Austrii, w Niemczech, tak, ale nie na tych terenach. I jakby germanizowali, czyli wykorzeniali z tego, tych najzdolniejszych. A było bardzo dużo zdolnych ludzi, ale z biednych rodzin, które nie miały możliwości kształcić. I właśnie ta szkoła w Wadowicach była takim, założona w 1892 roku, była takim zasiewem pod odtworzenie się polskiej prowincji karmelitów polskich. Później badania takie były, że rzeczywiście, gdyby nie ta szkoła, nie byłoby kadr, nie byłoby nie mogłaby się tak szybko odbudować prowincja. Rafał Kalinowski nie chciał, żeby kształcić tylko przyszłych zakonników, ale chciał, żeby ludziom młodym, zdolnym dać możliwość wykształcenia, chociaż tego średniego. I oprócz tych, którzy poszli do zakonu, było jeszcze bardzo dużo ludzi, którzy nie poszli do zakonu, ale byli wartościowymi tymi obywatelami. Rafał Kalinowski nie dożył wolnej Polski, bo zmarł w 1907 roku, ale jego dzieło dożyło i już w 24 roku, 1924 roku odtworzono semi-prowincję polską, później prowincję. I większość karmelitów z tych lat przedwojennych i tuż powojennych, to byli ci, którzy ukończyli tą szkołę. Ja też ją kończyłem. Tak, ja w Wadowicach tą szkołę kończyłem, którą święty Rafał Kalinowski założył. Do 2004 roku istniała ta szkoła. No a teraz tam jest dom pielgrzyma w tym miejscu. Ale kaplica jest w tym domu pielgrzyma, to jest nasza szkolna kaplica, zawsze jak jestem, to tam zaglądam. No jeszcze dodam, to już jak już się mam chwalić, to się pochwalę. U nas w zakonie jest tak, że ma się taki predykat, czyli no, po świecku można powiedzieć jakby nazwisko. Imię zakonne i nazwisko zakonne. I tak jak jest święta Teresa od Dzieciątka Jezus, to jest od kogoś tam, to właśnie tak w zakonie jest, ja jestem brat Mirosław Maria od świętego Rafała Kalinowskiego. Kończyłem szkołę Rafała Kalinowskiego i pracuję w miejscu, gdzie Rafał Kalinowski był zesłany. Ci księża, którzy pierwsi pojechali, szukali wierzących, te pierwsze wspólnoty się tworzyły po okresie komunizmu, to szukali właśnie takich, na przykład parafia w Usonu Syberyjskim, pod jakim będzie wezwaniem. No a kanonizacja Rafała Kalinowskiego była w 1991 roku, wtedy kiedy pierwszy ksiądz jeszcze za istnienia Związku Radzieckiego dostał zgodę na pracę duszpasterską w Irkucku, to był ksiądz Ignacy Pawlus, salwatorianin, i on zakładał tą parafię już imienia Rafała Kalinowskiego.